Dzień dobry, witajcie, z tej strony Mafia Solec, bardzo serdecznie witam was w kolejnym vlogu, nie na mojej głowie, na głowie u Krzysia jesteśmy. Czyli też u Mafii Solec, tak, takiego też u Mafii teamu. Solec, tak, no, ostatnio był jeden taki vlog, ja już myślę, kiszonkę zbierali, fajnie, że znowu możemy nagrać sobie coś razem. Przyjechałem do Krzysia, bo pogoda taka niemrawa, generalnie jak sami dobrze wiecie, robię dużego vloga jednego u siebie ze żniw. Ale tak, kurde, obstawiam, że to potrwa bardzo długo, zanim... Zanim wy go dostaniecie, więc tak mniej więcej taki dzisiaj fajny vlog u Krzysia. Na szybkości powozimy gnojowice, paliwo teraz przyjechało, proszę was bardzo. Żebyście zobaczyli, że nie tylko rolnik zarabia, tylko trzeba ile trzeba wydać. Jeden wydatek za chwilę przyjdzie, drugi wydatek, kombajn tu się naprawia, to jest trzeci wydatek. A właśnie, kombajn się naprawia. Ale to do perele znowu poszły, powiemy wam, co się stało, bo to może nasz błąd, bo gdzieś tam wymieniliśmy nieoryginalne rzeczy, to znowu pękło, a to jest do perola w sumie, ale zobaczcie, ile to kosztuje, tak? Przed chwilą przyjechało paliwo, pan Morawiecki nam obiecał, znaczy wam obiecał 30 groszy taniej na żniwa, ja płaciłem ostatnio fakturę 5,60, a teraz mamy, może zatrzymamy, żeby chłopaki nie mieli problemu z wyjechaniem, a teraz mamy dzisiaj cenę 6,20. Gdzie jest to 30 groszy? Ja się kurwa pytam. No jak można sobie 3 zł w ciągu kilku miesięcy, znaczy inaczej, jak cena może urosnąć nagle tak dużo, a później w ciągu kilku dni potrafić sobie 3 zł zmniejszyć, no to co, ale mniejsza z tym, nie będziemy się tym przejmować, czekamy sobie też pięknie na mieszanie paszy, bo dzisiaj... Tak, to będzie główna zadanie, tu paliwo to jest jakby jeszcze nie Zbychu, tylko kolega Zbycha, będziesz ukryte kamerze. Bo chcemy powiedzieć, że nie tylko rolnik zarabia, ale jeszcze rolnik wydaje, rozumiem. A, wydaje, no to... Ten też na motorze jeździ, było widać. Taki 1000 na żniwa to jest co chwila, nie? Pewnie bez Zbychu było, ale zależało mi, że było dzisiaj, bo 31 na ten zwrot paliwa. A, no jo. Tego szybciej się. Może jutro by było tańsze. Chyba nie, chyba nie. Teraz niby wczoraj słuchałem, to gadali, że znów podwyżki nas czekają. Tylko nasze Ukraińcy paliwo po wtedy coś tankują. Tak, to słyszałem trochę. Tak jeszcze transport, to wszystko. Ale to tak, słuchaj, to tak samo jak przyszły te podwyżki wszystkiego, to cukier był po tyle, a gdzieś tam za granicą Polski cukier nasz był złotówkę tańszy. Wszystko. Reklamę darmową z umieją transferowi z Kutna. O, widzicie, już zaczyna, zobaczcie, teraz tak. A jakie równe prawie? Zgrana faktura 6400. 9 to jest tona szuty sojowej i 2 tony szuty rzepakowej na miesiąc dla krówek. No i paliwko, no wiadomo, 6250. To jest tylko z dzisiaj, ale za chwilę jest tak, mamy mieszanie paszy. Coś jeszcze i to naprawdę... A nie myślałeś, co ty tam, a ty masz rzepak i soję jeszcze to kupujesz, tak? Tak, no i witaminy, wszystko, zaraz pójdziemy to uszykować, no, to wszystko. Sojowe jakie cenie teraz? Właśnie soja to jest tania, 2700. Znaczy pod Ukiny, gdzie? To jest 2700 tona. Nie myślałeś tak gdzieś pół hektara zasiewać soi albo hektar? W Polsce to jest raczej tak, wiesz, mało popularne i mało... popularne, nie? Tylko, że no jak wiesz, wykorzystujesz to do paszy? Ciekawe jak... Raz, że mało popularne, a dwa, że mało plonuje to, nie? To gdzieś tam w ekoschematach ludzie to gdzieś tam pewnie... No, teraz wiesz, a musimy z Kacpem, teraz zobaczcie, musimy uszykować z Kacpem sobie, będziemy nosić, żeby chłopaki nie przychodzili. Zaraz ponosimy sobie wszystkie witaminy, wszystkie to, bo tam stawiłem, tam nie powinno tego być. To nie będę tego nakręcał, bo tam paliwo stoi. No ale zadziałamy gdzieś sobie tutaj, zobaczcie. Musimy, to chłopaki zaraz będą. Szuta sojowa, tona. I szuta rzepakowa. Dwa wory, czyli na jeden miesiąc idzie 2 tony szuty rzepakowej, 2 tony szuty sojowej. Tak, to nie są tanie rzeczy. Zobaczcie, wcześniej żeśmy wymucili. Tak, to jest Asory. A tam jest Liberia. Pierwsza przyczepa tylko, żeby się udało zrobić, nie? Była sucha i ten, ale czyściutka, zobaczy, udało się poprawić kombajn. Bierzemy to. Dajdę pilot, jakieś koty pochodziły mi po tym, ale to jest foliowe, fajnie. Z tego co pamiętam, chyba 150 kg na 6 ton. Idzie dajdę pilot, o, ten dwie, ja jedną, jak to będzie wyglądało. Nie, najpierw pilota bierzemy, tylko chyba 7 worków widziałem, muszę sprawdzić sobie, wiesz, dawce, nie? Dobra, tam mamy 3, 4, 5, 6. Ty, chyba 150 kg idzie, wiesz? Ale zaraz sprawdzimy. Czy już mamy 5 worów? I ty ile masz? Tak, tak, ale ten daily pilot to masz i czekaj, to... To jest tamto, co wziąłeś, to masz 5 worków. Tu tak? Będzie jeszcze, tu pewnie. Czyli tam na razie mamy 5 worków. To teraz weźmiemy może sobie, co to jest? To weźmiemy. A później wszystko tak jak potrzeba. To jest mykobuster, czyli
substancja, która zapobiega jakimś tam, powiedzmy, tego chyba 125 kg na 6 ton. Ten znowu dwa worki. Czekaj, ile mówię? 125 kg? Tak, czyli to jest chyba 6 worków, tak? Bo 5 to jest 100 kg. Nie, masz 25 kg, worek, czyli 4. 6. I 5 worków musisz być. 5 worków to będzie... 25 kg. A może 5, no tak. A, tu są witaminy dla zasuszonych na boku. Ja wiem, że to jest miejsce, gdzie nie powinno być, ale no nie mam na ten moment innego. O, widzicie, już zaczyna. O, goście, goście. Witamy. Pomocnik jest do noszenia, ja będę to dyrygował. On jest do kurwa tego robienia bizona. Jak go dało? Ile tam, ile kasperidy zaniosłeś? Tam mamy 125 kg tego z brązową końcówką. Czyli tego, na pewno jeszcze tak, pójdzie. W worku mamy tego niebieskiego daily coś tam. Tak, o czemu tego tych nie ma troży? Teraz może się gdzieś pomyliłem, dobra, nieważne. To bierzemy. Tak. A ile tego? A chyba 150 kg. To są witaminy, wielkie, drogie są, najdroższe wszystkie, dlatego chyba. No. Kurczę, wiesz co? Musimy spojrzeć fakturę, bo jak wziąłem dawkę mleko, ileś mleko, musiałem fakturę spojrzeć. Tam, nie są to tanie rzeczy, ale aczkolwiek na pewno dobre na samatykę, nie? Bo tutaj właśnie to jest fosforowy, czyli tu jest na ten, na zasuszonych, a tu jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli na pewno jeszcze jeden pójdzie tam. Bo jest równo, Kacper. Czyli to jest na tego za mało jeden, bo jest porówno wszystkiego. To jest na pewno do na porcję. Tak, na porcję. A tego to idzie na pewno 175 albo 100. Dobry, dobry, dobry panu, jesteśmy tutaj. Działamy. Tak, widzicie, chłopaki już przyjechali. Zaczynamy wciągać soję, rzepak, witaminy, drożdże i tak dalej. A ja lecę sobie po pszenicę jeszcze starą. Po co mam dawać świeżą? Muszę zapiąć sobie, bo może gnojówkę, chłopaki też szybko przyjechali. Muszę zapiąć sobie widlaka. Zaraz go zapinamy. Chłopaki już ruszyli. Firma Ravio, skrzynki. Jak widzicie, 6 czy 7 młynów. Tak, żeby to chciał skorzystać. Polecam, nie wiem, chyba 90 zł za tonę płacę. Także na luzie, zawsze z Mateuszem, dzisiaj chyba jest Tomek. Beczki będą odpinał, bo szkoda czasu, będziemy jeszcze z Kasprem rozwozić gnojowice. Ładna, bo się dzisiaj musi ją nachlopić, nie wiem, czy się uda. Zapinamy sobie widlaka, jak widzicie. Chłopaki tam działają, Kacper niech nagrywa, a my lecimy sobie po pszenicę 6-roczną, która została, mi jeszcze nie sprzedawałem, żeby też świeżej jakby nie dawać. I trochę mieszanki jest w bigu też. Resztę dociągniemy sobie po prostu z... No to jest taki silos, taki magazynek taki wewnętrzny, nie? Ostatni dzień lipca, no nie wiem, czy się uda, zobaczymy. Pokażemy wam, jak zdążymy znów, że zawiasy nam się urwały przy górnym sicie. Może takie gówniane kupujemy, czy coś po prostu i tyle. Ale to się okaże. Lecimy. Chłopaków zawołam, to mi podczepią. Ja byś był tak uprzejmy mi założyć ten worek i ten drugi worek. Dobra, ojciec nam zaczepi pszenicę. Na pewno starczy, bo tam 700 kg jest w dawce chyba. Dobra, mamy. Liga z pszenicą zeszłoroczną. Teraz musimy wycofnąć, słuchajcie, do tyłu między maszyny z tą beczką, bo tam mamy trochę luzu. Jeszcze jeden big, tam trochę mieszanki zbożowej. Nie wiem, czy was też to spotkało, jeżeli Kacper to wrzuci, że słuchajcie, energia wzrosła razy 3, razy 2, nie wiem, ja płaciłem 2700 za prąd co 2 miesiące, dostałem 7300, jeszcze 2-3 takie rachunki, to chyba podejrzewam, że zakończy się moja hodowla bydła w ciągu roku, ale na razie póki co to robimy.
No też jakby nie zamierzam pracować charytatywnie, mogę to robić dla chorych dzieci, a nie tak sobie w gratisie. No ale zobaczymy, mleko tanieje, energia jest jakiś kosmos, po prostu kosmos. Ale to będzie chyba temat na odrębny odcinek. Namawiam Was do korzystania właśnie z takich usług mieszania paszy, swojej paszy, zdrowej paszy, a nie z Ukrainy jakichś, nie wiem, jakichś dziwnych rzeczy. Oczywiście, no, co z tego, że nie pada, słuchajcie, że tak powiem, prawie 3 miesiące, kiedy robimy żniwa, co drugi dzień nam kropi, jak widzicie już teraz, zwłaszcza przy mieszaniu paszy, to już totalnie na złość. Ktoś powie, że rolnicy narzekają, no ale z czego tu się cieszyć, jeżeli tak naprawdę to jakieś hece dziwne się odbywają. Słoma jest wilgotna, nie prasuje, no bo co? Wozimy właśnie gojówkę po to, żeby sobie gdzieś tam, no, w przyszłości użyć, żeby ten czas jakby sobie już późniejszy, które powinien zrobić później, wypełnić. O! Teraz zobaczcie. Oczywiście drzwi się zamkły, bo jest wiatr. Nie podparłem. Ciekawe, czy ktokolwiek to otworzy, albo w ogóle się zorientuje, że trzeba to otworzyć. Oczywiście kurna, że nie. Przysia muszę podjechać, wyjść, otworzyć, zrobić sobie sam. Bo przecież to myślenie bardzo dużo kosztuje. No ale cóż. Miejmy nadzieję, że dam radę podjechać, a gdzie to będziemy wszystko przestawiać. A oni bardzo się spieszą przy robieniu kombajnu, bo przecież pada. No to jak? Jak nie dam rady tu podjechać, to przestawię do przodu tę pszenicę. O. Zobaczcie, chłopaki muszą rzepak, bo wylatuje, a ma 12, no i co? Nie ma wyjścia. Jak nie padało 3 miesiące, to nie padało. A teraz rodo się na kurwia. Nie na kurwia, po 2-3 litry daje, więcej nie daje. I jest ok. I po co? Ktoś mówi, że chłopu wiecznie nie pasuje. Weźcie się za to i zacznijcie to robić. Wtedy będziemy mogli dyskutować. Jeżeli ogląda ktoś z Was taki, który nie potrafi zrozumieć, na czym polega praca na wsi. Późne prace w polu, hałasowanie w polu kombajnami po 22. Zobaczymy, jak to, słuchajcie, się potoczy dalej, jak to będzie wyglądać, bo moje córki też już mają wszystkiego dość i jedna z nich studiuje i ma w nosie to, co będzie się odbywać teraz i pewnie ma rację. 600 dni Łodzi, pozdrawiam Łódź. Więc nie ma sensu się spinać, jeżeli ktoś tam ma naprawdę wrąt jakieś super eleganckie, no to tylko pozazdrościć. Jeżeli ktoś jest młodym człowiekiem i ma zapał do tego, to nie będę go zniechęcał, bo nie spróbuję sam zobaczyć, czym to pachnie, jak to wygląda. Ja na pewno już, słuchajcie, swoje przeżyłem, nic nie będę zwiększał, nic nie będę robił, bo przy tych rządach nie tylko polskich, ale i unijnych nie ma to najmniejszego sensu. Poprzemy do przodu, wycofniemy się, postawimy. Niech chłopaki wciągną se pszenicę, niech chłopaki se wciągną mieszankę. Te worki naprawdę są, jak widzicie, bardzo wygodne. Można sobie działać. Jeszcze jedziesz coś przywieźć? Nie, już nie. A nie, dobra, bo myślałem, to tak, to żeby za długie nie było, nie? To lepiej chodzi. Bo myślę, że to będziemy jechać, słuchajcie, ze świeżego. Mamy świeże już kombajnowane przeżyto. Jęczmień też mamy świeży, ale jeszcze starego też zostało, czyli też będziemy robić stare.
Zobaczcie, chłopaki już kończą. Wszystkie dodatki zostały wciągnięte. 150 kg drożdży. Chyba 150 kg myka buffer. To jest preparat buferujący i zapobiegający jakimś, słuchajcie. Teraz przejeżdżamy na drugie klepisko. Przejeżdżamy tam? Na drugie klepisko, jo. Zapobiegający mykotoksynom. Taki sobie myko buffer. Dodatkowo ma wap, sól, magnez, fosfor, bla 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 bla. Stabilizacja żwacza, buferujący i tak dalej. 150 kg i 225 kg witamin. Akurat witaminy są, słuchajcie, na obniżenie somatyki. Także do tego na 6 ton idzie. Mam przybliżenie, zobaczymy jak tam ma wyjdzie, bo z tych worków zawsze to z pryzmy inaczej wychodzi. Ale z worków też jakby będziemy mieli może kilka kilo i różnicy. Około 700 kg, 600 kg 700 pszenicy, 700 pszenżyta, 700 jęczmienia i chyba 600 mieszanki zbożowej, nie? Takie 6 ton z tym wszystkim daje 24% białka, nie? Ale to mówię, teraz wyjdzie inaczej, bo wciągniemy cały worek pszenicy, jak pszenicy nam więcej uczyni, to innego damy mniej po prostu, żeby to już starą pszenicę wyczerpać, nie? Jakieś to wielkie różnice nam nie zrobi. Ty weźmiemy cały, jak będzie tego za dużo, to czegoś ujmiemy, bo żeby to już wiesz, trudno, nie? Jak tego będzie za dużo, to ujmiemy czegoś innego, żeby tam mniej więcej to bilansować, nie? 3 tony było stojowej i zapachowej. Tak, no to musiało być, nie? Tak. To ma Maciek dobierał, nie? Pozdrawiamy Maćka Kurka. Tak tu będzie 200 kilo więcej, nie będę tego wywodził znowu, nie? To ujmiemy na przeżycie czy na czymś po prostu, nie? Miałem jechać kombajnować. Wyjechałem godzinę temu, ale coś tam się urwało, zrobiłem. I zobaczcie, zaczyna padać. Gówno pokombajnujemy sobie. Powiedz na koniec ile mamy, no to przecież to teraz ciągniemy. Ile mamy, żeby zobaczyć tej mieszanki, ile mamy? To dobra. Dobra, teraz zobacz, ile mieszanki wciągniemy, żeby wiedzieć ewentualnie, ile dociągnąć mieszanki. Ile dociągnąć tego, my do 6 ton więcej. Także słuchajcie, aby ktoś chciał skorzystać, filmerowi, jak widzicie, numer telefonu wam pokażemy na boku. Chłopaki nawet po 150, po 200 km jeżdżą, bo mają 6 tych maszyn. Aby ktoś chciał skorzystać, nie ma problemu. Lecimy sobie do Michała, zobaczcie. Deszcz nam pada na pysk. A z taką pogodą. Sypiemy, chyba chłopaki trafiły. Bo na boku nic nie leci. Gmina Baruchowo, prawda, Włocławek. Ale chłopaki jeżdżą daleko. Oczywiście pewnie jedynie do 3-4 ton, ale do większych ton, no to na pewno mają kilka takich mieszalni, 6-7 jeżdżą i mieszają i szutują. Także możemy robić zgniecione, możemy robić drobno zeszutowane, no tak powinno być, tak to nawet widać. A ty silniku, ujaś się. W sumie te 6 ton, to słuchajcie, nie wiem ile trwało, bo nigdy nie mierzyłem, ale naprawdę jest to bardzo szybko.
na pewno przy tym cenie prądu się to nie opłaci samemu robić. O, my i do was, aby do nas. Teraz szersze wzięli, widzę, nie? Ale może szersze wytrzymają. No, to są takie, że przy tych wibracjach, co tu są, to jest wszystko... A możesz pokazać, że to się urywa i na wodę fotomontaż. Może ktoś tam coś doradzi z tego nitowiercą, w tym i wiesz. O, może ktoś... Co, coś? Ktoś coś, jak będzie wiedział, to możecie dać znać, czy mieliście ten sam problem w bizunie swoim. Pewnie trzeba oryginalne, może są stalowe, a to może są Bóg wie jakie z tego obi czystszego. No, no. Obi tak to robi. Tak to wszystko pomienione, chodzi idealnie, bo gdyby nie to, to wiesz. O, ktoś nas marowali tam, opierdzieliłem. A ty wiesz, ja się kołyszę tam. Migo mi tu na czerwono. Migo! Migo, jak Migo to jest dobrze, amigos. My ruszamy se amigos z Gnojowicą. Taka szybka robota się widzicie trafiła, bo a to przyjechało paliwko, a to przyjechały pasze. Akurat dużo z was pewnie takich rzeczy no nie widziało nigdy wcześniej. O, tu muszę trochę dalej, bo tu niziutko mamy akurat w tym kejsiku. Szybko, żeby lepiej było słychać. O, dziękuję. O, widzisz, serdeczny Bóg zapłać dla ciebie, Krzysiu. Krzysiu wie, jak nagrywać, wie, o co chodzi. Także tutaj mówię, dużo z was nie widziało pewnie takiego mieszania paszy nigdy wcześniej. Więc fajnie, ja sobie ponagrywałem materiał z kamery, więc myślę, że w tym vlogu akurat to wszystko sobie bardzo fajnie wpadnie. W razie W będziecie mieli jakieś pytania, to na pewno czy Krzysiu, czy ja, jak będę wiedział, to postaramy się wam odpowiedzieć względem paszy. Co my porabiamy? Lejemy sobie gnojowice, bo nic innego nie idzie porobić, no niestety. Słomy nie poprasuję, bo jak... Mieliśmy przed chwilą wjechać w pole, już mi są wyszykowane. Zawiasy na gałże piękny, ale co, jak przed chwilą pokropiło. Na pewno będziecie widzieli, jak nagrywaliśmy materiał, akurat gdy chłopaki mieszali pasze. Chciałem polatać dronem, mówię, fajnie ujęcia złapać. Tam od góry było widać, jak to się miesza? Chyba nie, nie? Tam jest zamknięta kopuła. No, ale no, jakieś ujęcia z drona by były, no ale co z tego, jak nie dość, że zerwał się wiatr, to cały czas lało, no a podczas deszczu, no dronem ale sobie nie polatasz. Co wam chcę powiedzieć, zobaczcie, mamy sąsiada w kukurydze. Moją z tyłu, no lepsza jest, ale niewiele. Po tym deszczu, tam zobaczcie, ta kukurydza. Obawiam się o nasze pokazy. Słuchaj, wiesz co, tak, też się boję o pokazy, ale też z drugiej strony trzeba pokazywać jak jest, bo to nie ma co, wiesz. Oczywiście, być może podobną decyzję, że pokażę mnie po tej suszy, bo poradka wcale nie wyglądają, że na lepiej, jak lepiej niż niektóre te normalne kukurydzy. Pan wiecie, że niestety, albo stety, zobaczcie to, że no niestety może pokażemy tak, jak wygląda przez 80 dni bez badania. Jeżeli masz taką decyzję podejmie, to zobaczycie, że jest ona różna, naprawdę, tam gdzie było piasek, tam trzeba i wygląda fajnie, tam gdzie mi spadło na szczeli, może podniesiemy się na tym metrożerę, wygląda bardzo ładnie, ja chcę powiedzieć, a tam gdzie... A to jest 15 km, nie? A to niestety, bo próbuję wodę zrobić, niestety było to, że albo stety, nie wiem, lepiej jest pięknie, czy to będzie lepiej, czy to, że pewnie gorzej, że ten, to jest, słuchajcie, wszystko radiostwo, tak? Wow. Jest taką suszę, jak wiosenna orka. Niestety, robi swoje. Raczej niestety niestety. Bo zobacz, jak to wyglądało po zimie, jak pięknie ile wody zachowały sobie zboża nasze zimówki. Jak one teraz, mimo tak stresującej pogody, sobie wytrzymały, bo... No Krzysiu, ty jesteś połowierzniw, czy jeszcze nie? Poleliśmy na drogę, zobacz. Niech ma. I faktycznie... 7-8 hektarów do wymucenia. O kurcze, no to już więcka, to końcóweczka jesteś, Krzysiu. To ruszyłem jakby prędko i to mi się na miejsce zadowolony, tak? No, także no pewnie znając życie, ale to tam pewnie wam wszystkie głowy zobaczcie, no to też... Słuchaj, ja jechałem autostradą i momentami na autostradzie kukurydza była niższa niż zboża. A wiecha wypuszczona i widać po liściach, że już schnie, więc no to, wiesz, to kolbona nie wyrzucie. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mnie odwiedziła, nie wiem, czy mówiłem, nie mówiłem ci. Nie? Komisja suszowa. O, proszę bardzo, no u nas też już była, w tamtym tygodniu. Ja naprawdę nie chciałem przeginać pałki. Ja podałem zbożach wiosennych 50%. My też 50%. A kukurydzy 60%. No ja, no, ale kukurydzy to widać, no niestety. Nikt do tego kukurydza, się... buraki, myślę, że spokojnie 60%. Nikt do czegoś nie przyczepił, przyczepili się natomiast do traw? Traw, bo podałem 40%. Zrobili na 30. Ja rozumiem, bo to jednak ten pierwszy pokos to jest ten główny. Go i okej, okay, nie mam jakby ten, tylko co mnie boli i co być może mnie zaboleć. Pewnie u was wszystkich trzeba tam składać deklaracje związane z ilością zwierząt padłych w ciągu 3 lat, sprzedanych w ciągu 3 lat. Jeżeli ta cała suma być może uczyni wam w ciągu tych 3 lat, bo to średnia. No średnia. Wam uczyni
sprzedane zwierzęta, czy to świnie, czy to tak. Odjąć te straty, które macie w tym roku. Zrobi wam średnią na przykład 60, 12, no i wam się nie należy na złotów kary. To nie ważne, że te zwierzęta nie wygrają, co jest. Chodzi, to nie obchodzi. Proszę, nie raz tak miałem. I tylko stracicie swój czas, swoje pieniądze, bo mi wniosek robił ktoś, przygotowywał ogólnie, która potrzebuje, żeby mi dać 100 zł, 120 straciłem. Czas gminie w kolejce, a podejrzewam, że nic tego może wcale nie być. Tylko propaganda przed wyborami PiSu. A no nic nie zrobimy, mniejsza z tym, na każdym vlogu teraz nie będziemy się skupiać na tym, ale, bo by człowiek ogłupiał. No ale możemy wam pokazać, bo teraz jedziemy przy kukurydzy. Zobaczcie, jak ona wygląda, gdzie tu jest? Zobacz, czemu tu jest jakieś źródełko wybija, czy co? Coś takiego jest, to jest pokryta. O kurde, no. Piękna sprawa. Znaczy ja wiem, co tu jest. A kto zgadnie? No ja zgadnę, ja też nie. Ale ty, tu? Tam i później już cała nagle przy kałupie. Drenaż idzie? Nie. Tak. A. Nie wiem, czy środki przewodniczący tam chodzi. No właśnie. Bo tam może przeprane albo coś. No. Zobaczcie, tam dalej idzie też tu dla drenaż. Też widać taki, no. Zbieracz idzie główny. Wszystko to zbieracze ściąga, tak samo jak tutaj. Bo tu środkiem nie można może nie było czego ściągać po prostu, nie? No, to tam prawda. Niższe pole, tam dalej. Cały zbieracz ściąga z góry z dołu, gdzie zawsze żeśmy gnęli kiedyś dawniej. No zobaczcie, jest to z daleka widać. Cały zbierasz 5 metrów do ściany. No, jest, nie? No, zobacz. No zobacz, tu kolejne jakie górki pourastały. A i zobaczcie, to nie jest jakaś na pewno wielka ilość wody. No ale co zrobię? No nic nie poradzimy na pewno na to. Także co, Krzysiu, no żniwa już prawie kończysz. Jak to podsumujesz? Jak to w tym roku pszenice Wronkowskiego oddały? Jak to wyglądało? Jeśli chodzi o asory, to na tym polu, po którym jedziemy, tu zazwyczajśmy pojemnicę, to było 6,6-6,7. Na tamtym polu, gdzie jest, nie ma melioracji, jest niżej. Gdzie ona cierpiała, no. Tak jak powiedziałem, mam kiedyś na vlogu, gdzieś będzie cierpiała. Tam jest około 7 ton, więc tutaj naprawdę nie mam opinii. No nie ważyć, nie ważyłeś tego. To jest. Ale tak tylko... około. To no to takie... zawsze, pamiętajcie, że no, my no, nie ważymy tego. Na zbiorniki. Liczy pełnie czubate zbiorniki. Liczę, że czubate zbiornik, jak klapa się unosi, to ma powiedzmy 1700-1800 kg pszenicy. No. Tak mniej więcej powinna mieć. No tak. Wiadomo, co roku jest inna gęstość, to wszystko zboża, więc to się różni. Liczymy na zbiornik, a my też tak robimy, więc tu musicie brać poprawkę, nie? Tak, nie może tak to powinno wyglądać, ale wjechaliśmy w Liberię, gdzie nie liczę, znaczy ja liczę, że ona będzie najlepsza. Muszę wam powiedzieć, że 8 co na pewno będzie, ale ile, to wam nie powiem, bo dopiero byśmy musieli przyczepę. No. Tam jest P50. No i widzisz, teraz przyjdą ludzie i powiedzą, gdzie ty masz suszę, jak ci sypie 8 z hektara, no. Ale ja, patrz, ale słuchajcie, na tym pokaż, teraz, no. Kukurydzę, tą górkę całą, wygląda normalnie, tak? Teraz pamiętacie, ale, czekaj. Znaczy, jest susza, no jest susza, no bo jest, bo słuchajcie, no. I czekaj, susza, rok... Tylko ja susza, suszy jest nierówna, trzeba to zapamiętać, zrobić. Dlaczego? Bo słuchajcie, potrafiło być na wiosnę już sucho. Wiosna, tak. I później nawet trochę popadało, była dalej suchość, był wielki problem. Ale wiosna, jak nam zawsze no, nie mieliśmy dawno takiej wiosny. Była naprawdę... No, zima i wiosna była tyle wody, mokro, że są... Mokro, nie mogłem jechać. Jest, stawy były pełne, poziom gruntowy był wysoki. Tak. To uratowało ten rok. Znaczy uratowało zboża o zimę, no. Może tam gdzieś tam się podciągnęło. No wiosenne będzie już tragiczne, raczej, bo patrzę jak tak u nas wygląda, to... Ona początkowo korzystała z tej wody wiosenne, a później niestety... No co zrobić? No nie było z czego, wtedy kiedy ona najbardziej potrzebuje, bo pamiętajcie, że kukurydza do żółtego liścia jebrzymy, niewiele wody. No, ale później jak ona zaczyna iść w górę, no to niestety. Im większa, tym naprawdę potrzebuje bardziej power. Ja wam powtarzam o tylu latce, kukurydza. Na ten cały cykl zamknięty potrzebuje 48 litrów na całą roślinę. Także razy teraz robicie sobie to taką obsadę i macie od razu, czyli to jest 350-400, zależy kto jaką obsadę więcej. Ma. To jest bardzo duża ilość wody, nie? Około 85 tysięcy razy 48. No, także no mówię, to jest... No, także tutaj... Rosa wszystko, wie o wszystkim, tak, w całej wodzie. To jest całkiem inaczej. No ale zobaczcie, tutaj mówimy, że no susza, no bo zobaczcie, poprzednie lata, to pole, gdzie jest kukurydza, 2 lata temu, tak, Wronkowskiego kosiliśmy, gdzie rekord padł w swoim gospodarstwie pszenicy. To było 10 ponad ton z hektara. Więc co roku człowiek, wiecie, już uczy się na tych błędach, poprawia to wszystko i dąży do tego, aby, wiecie, to coraz lepiej w gospodarstwie wyglądało. No to gdyby pewnie nie było suszy, no to ta jedna z pszenicy, która ty mówiłeś, nie asory, tylko Liberia,
Tak? Liberia by oddała może w tym roku też bardzo podobną ilość, gdyby, no powiem wam tak, gdyby faktycznie przepadywało u nas, tak jak przepadywało gdzieś po 40-30 km stąd. Już nie mówię, że to ma być 100 litrów, chociaż te 20, żeby to dało 10 w miesiącu, a tutaj przez kilka miesięcy nie było nic, to by był rekordowy problem na pewno. To chociaż na ten rok, gdzie to ceny zbóż, tego wszystkiego są słabe, to chociażby człowiek był zadowolony w jakiś tam sposób. Dokładnie, dlatego też wam muszę powiedzieć o tym, że zobaczymy, jak będzie cena kukurydzy mokrej, bo przy takiej wielkości kukurydzy no niestety panu... No Kuba się teraz cieszy, bo po ponad tysiaka sprzedawał teraz kukurydzę, nie? W tamtym tygodniu. Mówi, kurde, no jeszcze nie wie, czy czasami nie pójdzie do góry, ale mówi, wolał sprzedać, żeby nie ryzykować. Także tu chociaż w miarę się to udało. Ale no to teraz widzisz, ty poczekałeś, jak żadnego innego roku Krzysiu nie czekał, w zimę sprzedawał wszystko, tak w tym roku, no niestety w zimę się nie udało. Poczekałem, bo... No i jeszcze wyszłeś, no o połowę prawie, nie? Bo my sprzedajemy pszenicę po 1400. Po 1600 miałem propozycję ponad wtedy, a sprzedałem po 800 zł. No, także, a widzisz, a my po 1400 sprzedaliśmy wtedy i... To, że my jako studiujący, bo wielu z was też mamy sygnały, że niektórzy ludzie już dostali pieniążki, czy dostali jako pierwszy po 1300, czy 1200, bo jakiś mały samochód dostały te pieniądze. Weźmy tak głośno. I oni dostali pierwsze pieniądze, a my zasiadaliśmy po 800 zł. Jeszcze nawet nie ma żadnej decyzji, no bo niestety czekamy na... Mamy przedłużenie nabór do 60. Do dzisiaj. Zobaczcie, jak te chmury wyglądają. U nas tak niebo wygląda od tygodnia. Jestem na Solcu od tygodnia, równo od dzisiaj praktycznie. I kurde, no pogoda mieliśmy jednego dnia tylko w miarę, gdzie dało się fajnie pokosić. No, to jest niepojęte, nie? Najlepsze było to, że dzisiaj rano na każdej pogodzie pokazywało i wczoraj, że nie będzie dzisiaj nic padać. W ciągu 15 minut, jak nagle tylko jedna chmurka wyskoczy, wszystko się pozmieniało, wszystko. Nie było chmur, nagle się zrobiła jakaś komórka i... Słońce, gdyby to było słońce. Tak. Słońce wysuszy. No. To nie ma co, nawet mi się wydaje, że tak mamy propozycję, żeby tam ojca zrobić to mieszanie. Wszyscy ciekawości, ale raczej to będzie raczej. Nie, może zimowe to jeszcze. Bo wyszły chmurki, spadło gdzieś tam deszczu. Niewiele, niewiele, litra nie było raczej. Ale nie ma słońca, żeby to wysuszyło. No, to nie ma. Ale zobaczymy. No a wczoraj godzina 18 było tak gorąco, że nie szło na dworzu wysiedzieć. My żeśmy siedzieli w ogródku, niedziela, żeśmy odpoczywali. Nie ma aż na lody tak, pojechać. Tak. To było, powiem wam, no, niepojęte, bo żeśmy, no co, wiadomo, nie dość, że niedziela, jakby niedziela była i by pogoda była taka, że dwa dni wcześniej by nie padało, to byśmy w niedzielę kosili, no bo na to byśmy nie patrzyli, czy niedziela. Ale z racji tego, że w sobotę padało, wczoraj była niedziela, piękne słońce, pokazywało, że w poniedziałek będzie ładnie. No i człowiek się cieszył, a niestety wyszło jak wyszło, przyszła dzisiaj południe. Chmura od rana, jeszcze zboże było takie, wiecie, jeszcze no nie było na pewno, bo to i poros, i to rosa, i to wszystko teraz dużo tej wilgoci, bo przepaduje co dwa dni praktycznie, czy codziennie. No i niestety, gdzie człowiek chciał o 15-16 wyjeżdżać, zaczęło padać. Zresztą też mamy teraz przykład, bo przed chwilą kolega zaczął chodzić rzepak. 15, 9? Prawie 12, no. Prawie 12, nie. No ale ma suszarnię swoją, musi, no bo Bóg wie, co to przyjdzie któregoś dnia, nie? Zaczyna wylatywać. No przecież już jest dawno pora na to. Także no nic na to nie zrobimy. Także no żniwa nie tak tragicznie, u Krzysia już dużo nie zostało, u nas została jedna, dwie trzecie, nie, przepraszam, takie zostały 3/5, o może tak to powiedzmy, bo już ponad 3 hektary mamy ścięte, więc jeszcze tam szósteczka gdzieś tam lekko ponad została, no ale tak, z przyżytem musimy czekać, bo przyżyto jest na słomę, więc... Ale chociaż słuchajcie, muszę wam powiedzieć i go zgranić, po raz pierwszy dobrałem do takiej środki ochrony roślin, że nie ma żadnej grzyby. Tak jest. Tylko pontos. Tak jest, to jest. No powiem ci, jakby w tym roku jeszcze była ta miotła, to też w ogóle gorzej by schło, bo to, wiesz, miotła jest ponad zboże, to jest to tragedia, jest mniej, nie? Na dodatek zabiera zboże. Tak. Tak, no, ja ci powiem nigdy, no ja mówię, tak jak to przeżyto, ale ogólnie patrząc po innych zbożach, to jeszcze nic w Solcu nie było. Ja od kiedy nagrywam na YouTube'a, to jeszcze takiego zboża nie mieliśmy. Także... Te susze, ty nie wiesz, tylko, ale mówię, no to jest to, że też nie pamiętam, kiedy też była taka zima i taka wiosna mokra. Ale to sobie, ja pamiętam, słuchajcie, dawne lata, naprawdę dawne. Rokowi był każdy równy, czyli jak ja kupiłem nowego bizona, czy ja, ojciec kupił, w czwartym roku oglądam się, bo tam patrzę, czyli weszło na to. I pierwsza jego zima była 6 sierpnia, to sobie przyjechał wyjechać się w Muci Żyto, który już nie żyje na potem. Ojej. No i
że to było mokre. No. Przecież tego ziemia. Pierwsze żniwa mojego kombajnu 80 lat. No a zobacz, a teraz... Odmiany się zmieniły. Tak. Pogoda się zmieniła. Pamiętasz, jak byśmy tu razem chodzili w suszę pszenicę tutaj obok, która dała 500 hektara i było poszat 10 lipca? Pamiętasz? No, coś tam. To by 4 lat, czekaj. Gączek był wtedy. No, to, no. Pie, to więcej nawet. No, to było 10 lipca to było. No nic. Ale to było wiosna sucha. Była wiosna sucha. To klimat się zmienia i to jest nieuniknione niestety. Coraz było, bardziej o tym trąbią. Była wiosna sucha i było sucha później dalej jeszcze, maj, czerwiec i tak dalej, nie? Jedynie, znaczy poratowała nas te zburza. Słuchajcie, że tak powiem, zimowe, w tej racji, że byśmy bardzo mokro wiosnę. W tej racji też kukurydza. Można? Tu przestawić jeszcze i to. Fajnie, nie klipa. Za mocną siłę masz jest zrobić. Słuchajcie, no tak to wygląda, bo... Tak to już mi dał do mózgu z cholerę. No, także nie jest źle. Pszenicy, mniej więcej wiesz ile masz już nasypane na klepisku? Tak mniej więcej? Nie wiem. Znaczy, nie wiem i nie chcę wiedzieć. A, no nie chcę wiedzieć. Niech to będzie niespodzianką. Niech to będzie niespodzianką. Niespodzianką, niech będzie dobra cena. Tak, niech będzie, kurde, niespodzianką cena, za którą ją sprzedasz. Na pewno to nie jest niespodzianka. W zimę. Bo pewnie wtedy będziesz... Zostawiałem wszystko na razie, zobaczymy. No, co mi nie wejdzie, bo jeszcze mam wrócenie z powrotem. Sprzedam, będę się przejmował. Ale tutaj, no nie, ja będę wolny, ale chcecie, to nie kartę. Wszystko tu ruszy, mam to potem, bo to nie jest kartę. Nie, no widać, przecież jakaś ciemna, nie? Też. Dlatego my też na razie przeżyta nie chcemy kosić, bo przeżyto jest na słomę. Następna opcja, tak teraz trafiliśmy cholernie źle, bo pszenica jest na sprzedanie, więc teraz no mokrej nie nakosisz, bo to ciężko opchnąć jeszcze dla siebie, to sobie tam przewalisz, przerzucisz, cokolwiek zrobisz. A wiesz, zrobisz. Co bym chciał? Chciałbym, żeby się widzowie wypowiedzieli na temat ceny słomy. Słyszałem rekordowo tutaj w okolicach. Bo naprawdę są jakieś Czekaj, tysiące albo chcieli kosmiczne pieniądze. Natomiast teraz ja już mam propozycję, żeby ktoś kupił za rozsądne pieniądze, 20 zł. Zabet jak sam pracujesz, nawet bliżej. Ogólnie słuchajcie, ludzie się okleili od rzeczywistości. Nie wiem czy u was też tak jest, ale u mnie zaczyna tak być, że to dzierżawcy mi mówią, co ja mam siać w związku z tylko z tematami. Czyli na przykład gość do mnie dzwoni, mówi, panie Krzyszku, fajnie by było, gdybyś pan zasiał lubił. Okej, ale na przykład ja z tego lubię nic nie będę miał. No nie, no. W ogóle nic. No nic. Po drugie, znaczy nie, na nic się nie przyda. Środki ochrony roślin na ubień są dużo wycofane. Naprawdę to opryskać. No nie, no gdzie, no jak nie potrzebny ci ubień. No to chyba taka na hacę, nie? No tak. To po co mam ci dzierżawę płacić zysko jeszcze? Tak. Gdybyś ty miał większą dopłatę, albo daj mi większą dopłatę i się zgadzamy, albo nie, to po prostu sam rób. Zasiej sobie tam, nie wiem, coś się żywnie podoba, śrubokręty albo nakrętki 19. Wtedy byś miał dużą dopłatę. Tak to zaczyna wyglądać. To jest właśnie... No, ale słyszałem za wariację. Za cenę słomy to wariacja, nie? Znaczy, zwłaszcza w rejonach, którzy mają dużą hodowlę, ekoschematy trudno likwidować, a ci ludzie potrzebują słomy. No, w moich rejonach hodowli prawie nie ma. No, znaczy jedynie kurniki bardzo, nie? Czyli to już tam właśnie... Ale to są mają, tak, które zapewnione, no. Które właśnie na to robią, że tym kowalnik nie są umówione, bo na kurniki umówił się tej opcji też nie wstawi, tak? No. Umedane. Reszta, może go zaolać albo sprzedać. A że hodowli tu dużo nie ma, no to też nie, my jesteśmy w takiej lepszej sytuacji, tak? Ja tak. Słowonik zamieniam i mu się podoba. Znaczy ja mogę, nie mam problemu, że też powiem mi 1000 zł za hektar słomy, to ja powiem 3000 za tyle opornika i... No. Można? Można. Dobra, moglibyśmy tu gadać. Humorów nie ma, no bo nie ma tej pogody, trzeba robić co innego. Mam nadzieję, że po prostu to przyjdzie i sobie chociaż normalnie te zboża wyżniwujemy. Ja się z wami żegnam, żegnamy się z Krzysiem tutaj, pięknie z wami. Pewnie jeszcze tu nie jednego vloga gdzieś zobaczycie, jak pewnie takie dalej pogody będą, to na jakieś grube rowanko padniemy, coś w tym stylu. Zezniw. Tak, zezniw, coś tu jest, scenogramy może. Także co, my wam bardzo serdecznie dziękujemy. Tego vloga właśnie chciałem tak dograć dzisiaj, żeby można sobie go było wstawić po prostu teraz dla was, żebyście nie musieli za długo czekać teraz na tym kanale na coś. Nowego na pewno jeszcze teraz przed tym vlogiem pojawi się filmik od
Jonkowskiego, jak byli tutaj i były żniwa, Krzysiu, u ciebie. Także co, do kolejnego vloga. No, pozdrawiamy oczywiście. Tak jest. Norberta i Kamilę, to jest bardzo ważne. Dziękujemy za materiał. I co? To też jest druga sprawa. Jestem ciekawy, co was sprawi do Liberii, bo na pewno Liberia. Ja im powiedziałem, że będzie najlepsza w tym roku. A Norbert i Kamila powiedzie, że nie. Ocenili na Białotasku Asory, że będzie lepsza. A ty Liberię masz już skoszoną? Nie, jeszcze, jeszcze nie cała, aha. I widziałem, że przechodził na stronę, tam był zbiornik, widziałem, że już... No ciekawie, dobra. Kończymy, kończymy, bo jeszcze te, tu musi trochę mi kamery zostać, bo może u mnie coś będziemy działać. Na razie strzała z suchych żniw. Na razie, cześć. Żeby nie być gołosłownym, to rozlewamy sobie tutaj, a tak żeśmy gadali, gadali i żeśmy wam nie wyszli pokazać. No tak właśnie wygląda wiosenne zboże. Żeby nie było, że tej suszy nie ma. U mnie akurat idzie w tych szczelinach na zimówkach niektórych to w palce normalnie wsadzić. Ale tak, o kurde. No my u nas wiosennego nie będziemy chyba kosić na poprzeczniaku, bo to nie ma sensu. Szkoda paliwa tylko. O, co my tu mamy? Pszenica, jęczmień i owiec. Mówiłem po kosie Krzysiowi pokazać, także no tu jest 2 hektary, a coś tam do zbiornika może wpadnie. Ale no sami teraz widzicie. Robię próbę, czy to z tego wyjdzie, czy to coś wyjdzie w ogóle. Pszenicę pokazało 7, na jęczmień pokazało dychę, na łowiec pokazało 15. A to trzeba średnio ustawić. To jest taka, wiesz, no to jest to, że mieszanki no nie sprawdzi, nie? Jedno będzie suchsze, drugie będzie mokrzejsze. Na łowiec. Na łowiec zobaczymy, no. Dobra, klika okej. Okay. Jest klika, okay. Nie, łowca jest też spory. No. Na łowiec 16. Teraz 16. A jeszcze raz na pszenicę na to? Ciężko jak to oceniać w ogóle, bo tu... No, mieszanki zawsze takie są, nie? Na pszenicę 9. No to jest to, jest to, nie, nie, nie. Na owiec 16, na pszenicę 9. No to jest to, że to nie, nie. Ty, ja się też wiesz, słuchaj. A w rynku to też. Mówimy, tak, to chrupie, nie, i wszystko. Nie wiadomo, co to się trafi, a niech to popada. Zacznie odbijać w środku, nie ma sensu. To ciężko ocenić, bo to mówię, jedno tyle, drugie tyle. W rynkach jest takie suche, no i się chrupie, no także no nie ma co.